układając harmonogram i grafik, postanowiliśmy znaleźć takie rozwiązanie, które przedstawiliśmy mieszkańcom. To jest linia 15, która obsłuży osiedle Zdrojowe, pojedzie przez CRS i pojedzie też na osiedle Mazurskie, czyli żeby ta pętla, która została wybudowana za pieniądze unijne, nie była niewykorzystana przez to, że autobus linii 19 przestanie tam jeździć i będzie jeździł na osiedle Śląskie. Mieszkańcy wcześniej zgłaszali swoje uwagi. Mamy już zgłoszonych kilka nowych pomysłów dotyczących lokalizacji nowych przystanków i te pomysły już mam zgłoszone do MZK. Analizujemy je też w departamentach, czy mogą od strony bezpieczeństwa ruchu drogowego zostać wdrożone. Mamy zgłoszenia już teraz mieszkańców osiedla Zdrojowego o konieczności połączenia tego osiedla z drugą częścią miasta, czyli ze stroną Batorego, tutaj energetyków. To też zgłaszamy do MZK i szukamy rozwiązań, którą linią można by było te potrzeby zaspokoić. Chcemy jeszcze w tej kadencji pana prezydenta Pabierowskiego zapewnić jak najszerszą siatkę połączeń, uzupełnić infrastrukturę poprzez zakup nowego taboru. Mówimy tu m.in. o mini autobusach, które będą mogły pojawić się na przykład na naszych kampusach Uniwersytetu Zielonogórskiego, czy też dowieźć osoby starsze do szpitala uniwersyteckiego. Docelowo chcemy osiągnąć stan, w którym mieszkaniec, czy też osoba przebywająca na terenie miasta Zielona Góra będzie mogła skorzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.